Siemanko mordeczki, witam was w programie Gandzia Test. Dzisiaj na warsztat limitowana edycja krakowski nowochódzki buch by Archie Szajka. Już czuję, że to będzie grubo. Tak jest. Patrzcie na to. Jakie topy. Gramik jest. Zaraz sobie go oczywiście skruszę. Młyneczek od Sensi Hemp mam. No a co do Sensi Hemp? No oczywiście z kodem to moden macie 10% zniżki na cały asortyment właśnie w sklepie Sensi Hemp. A ja oczywiście sobie zrobiłem już miniaturkę przy teledysku właśnie Archie Szajka. Dawaj mi ten susz. Oczywiście nie będę puszczał muzyki, bo jeszcze mi zablokują. Choćbym nawet się dogadał z Archim. Niestety, póki co akurat osobiście Archiego nie znam. Ale no cóż, może akurat się w końcu poznamy. Tak czy siak, zabieram się do kruszenia. Myślę, że mały bobeczek taki, o, wystarczy spokojnie. No i co, ładujemy. Także do zobaczenia za chwilę. Proszę bardzo, mordeczki. Tak się prezentuje zmielony ten suszyk. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. Wręcz przepięknie. Ładujemy. Nie może się nic zmarnować. A tutaj oczywiście wieczko z mojego pudełka z Marks & Spencer. Z Marks & Spencer oczywiście. Wiadomo, skrótowiec Marks & Spencer. Okej. Okay. Także cóż, nagrzewamy. Zacznę od 170. I będziemy oczywiście zwiększać temperaturkę. A teraz oczywiście, jak mam w zwyczaju, położę się. I sorry za mój bałagan. O, może nie będzie za bardzo widać tego bajzlu. Tak. Akurat mam artystyczny bałagan. Na 170 prawie nie ma pary. Jest bardzo niewidoczna. Niektórzy mówią, że ja mam po prostu zepsuty waporyzator. Nie wiem. Ale wiem, że to jest po prostu, że miał być taki dyskretny. Poza tym mnie nie zależy na dużych chmurach. Bo się po prostu tym duszę. No, na 175 już nie wiem, czy było widać, ale już bardziej konkretna chmurka. Akurat do swojego nie mogę za dużo ładować, bo wiecie, po prostu jest to hybrydka. Co do smaku, delikatny, bardziej ziołowy niż owocowy. Mam nadzieję, że na stresa mi pomoże, bo no akurat teraz piszę wypracowanie
z masażu prozdrowotnego. Zestresowałem się. No i cóż, po prostu mam nadzieję, że to mi pomoże. Przepraszam. Mam nadzieję, że wystarczająco mi pomoże, bo to, że pomoże, to jest oczywista oczywistość. No, już wchodzi fajny chill, ale na 180. Także polecam raczej na 175-180. Zaraz zobaczę, jak to będzie na 185. Ale jeszcze 183 na przykład. Naprawdę, bardzo fajny ziołowy, chociaż ja wolę te owocowe, ale wiecie, ziołowe też są zajebiste. No, i koniec pierwszej serii. No to cóż, po tej jednej serii właśnie wapowania nie drapie w gardło. Przyjemny, delikatny, ziołowy smak. Czy jest mocny? No nie wiem, tutaj jest napisane, że oczywiście poniżej 2% THC, ale nie widzę nic o procentach CBD. A to, że to jest CBD, to jest oczywista oczywistość. No niestety, tutaj akurat na opakowaniu nie ma nic właśnie o procentach CBD, więc jeśli się dowiem, to napiszę w komentarzu, który przypnę, tak żeby było to widoczne, bo nie każdy przecież czyta opisy, niestety. Także, no cóż, jak na razie, piąteczka wlatuje, najlepszy ziołowy susz właśnie, jaki waporyzowałem dotąd, w tym od Sensi Hemp, bo przecież jak wiecie, nie tylko od Sensi Od Sensi Hemp wapowałem i paliłem wcześniej. No ale najbardziej mi pasuje zajebista gandzia. No, szóstkę w sześciostopniowej skali zostawiam po prostu dla naprawdę wybitnych. Tutaj daję spokojnie piąteczkę. A pamiętajcie, piątka w skali szkolnej to jest ocena bardzo dobra, więc nie mogę nic zarzucić. Po prostu ja najbardziej lubię susze owocowe. Tak, to jest subiektywny test. To jest naprawdę bardziej subiektywny test, no bo mnie akurat pasują właśnie bardziej owocowe, ale postanowiłem sobie zakupić ten. Ponieważ po prostu chciałem mieć też limitkę. Tak jest. I teraz już wiem, że to jest naprawdę bardzo dobre ziółko. Właśnie takie bardziej ziołowe niż owocowe. Troszeczkę przestygło, więc jeszcze spróbujmy teraz. Ile na liczniku? 7 minut, prawie 8. Już myślę, że po prostu to nagram do końca i cóż, 185 znowu stopni.
Zwiększę do 187. Proszę bardzo. Naprawdę fajne ziółko, takie delikatne, nie gryzące. No, już akurat wchodzi takie lekkie rozluźnienie. Obym bez przeszkód napisał właśnie to wypracowanie po tym ziole. Tak, będę pisał na po ziole akurat wypracowanie. Ale pamiętajcie, to jest CBD. To ma za zadanie mnie rozluźnić, zrelaksować. No, też to działa przeciwbólowo, więc może mi się przydać. 8. No. A jak wiecie, mam paniczny strach przed dentystami. Może kiedyś o tym opowiem. Ale to będzie bardziej tak w formie terapii, tak dla samego siebie, no wiecie. Na razie nie obiecuję nic, ale może o tym kiedyś opowiem. Jak się nabawiłem właśnie dentofobii. Dentofobii. O, teraz wyraźnie powiedziałem. Niektórzy mogą się zastanawiać, dlaczego tak pociągam nosem. Po prostu. Walnąłem sobie trochę tabaki, ale myślę, że nie będę żadnych nowych programów robił związanego z tabakami, bo rzadko akurat wącham jakieś tabaki. Taka tabakiereczka może mi wystarczyć na pół roku. Także po prostu na razie nie planuję, żeby mieć jakiś nowy program znowu. Wiecie, no, też to za dużo, to niezdrowo. To jest akurat ozona wiśniowa. Naprawdę dobre, ale trochę drapie w gardło. No to cóż. Oczywiście trzeba przyczyścić nos. No i chyba to by było na tyle. No bo naprawdę jest to dobre ziółko. To jest naprawdę bardzo dobre ziółko. No to cóż. Jeszcze jedno, pamiętajcie. 10% rabatu macie z kodem TOMODEN na cały asortyment Sensi Hemp. Wbijajcie w linki i no i cóż, trzymajcie się, wielkie pozdro i żółwik!